Teraz się szykuje męskie granie, więc całe lato będzie trasa męskiego grania, plus gram swoje koncerty na rozmaitych festiwalach, gdzie odświeżamy nasz repertuar, żeby zaprezentować słuchaczom coś nowego. No i skończyliśmy trasę MTV Unplugged, ale jeszcze w lecie, ponieważ cieszyła się ona dużą popularnością, gramy 7 bodaj koncertów właśnie z tym dużym składem na akustycznych instrumentach. Jest taka radość, że po tych 2 latach takiej pandemii, zamykania, otwierania, no możecie wreszcie działać. Tak, no jest wielka radość. Ja co prawda w zeszłym roku zagrałem 105 koncertów, więc nie mogę narzekać na brak pracy, ale jednak tak jak mówisz, ta niepewność, czy uda się zagrać koncert, czy wiesz, czy na przykład konieczność grania koncertów dla połowy sali zamaskowanej, no to cieszę się, że to już jest za nami. Cieszę się, że w końcu mogę popatrzeć z bliska na twarze moich słuchaczy, że mogę razem z nimi pośpiewać, zobaczyć, czy naprawdę piosenka działa, czy nie. Usłyszeć ich, jak śpiewają, a nie już przez maski stłumione twarze, więc tak, no. Ze względu na nasze granie bardzo się cieszę, no ale przede wszystkim się cieszę, że wiesz, no, że pandemia poszła sobie precz, że ludzie już nie umierają z powodu koronawirusa. To jest oczywiście najważniejsze.